A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 3 nekromantką. Dzisiaj musimy zabić Zoltuna Kula oraz Beliala. W ten sposób zakończymy akt drugi, wbijemy się do aktu trzeciego. Burzowe sale, tak? Bo ostatnio byliśmy tam w tej... No tam gdzie indziej, teraz burzowe sale, później będzie ta kraina cieni. I wbijamy się do Kula za chwilę. Mam nadzieję, że nie będzie z nim takiego wielkiego problemu. Nowe śmierci tutaj mamy jako nowe kości, czyli taki zmniejszony promień działania, ale zwiększone obrażenia. Fizyczne to są obrażenia. Wróciliśmy do szkieletów. Tutaj mamy regenerację esencji, klątwa osłabiająca, ucieczka. No dobra, jakoś to pójdzie. Jakoś to chyba pójdzie. I na starcie skrzynka z legendą. Proszę ja was. To niemożliwe. Aktywnie te szkielety teraz powodują takie eksplozje trucizny. Musimy dokładnie przyuważyć, jak to działa. Skrzynka z legendą. O, skrzynka z pułapką tak naprawdę. Tu jest skrzynka z legendą. Jak zwykle bez legendy. Pyk! I takie wybuchy, ale fajne to jest, patrzcie, wszystko tu zginęło. Może to jest lepsze od tego wybuchu zwłok nawet, chociaż pewnie nie. Chociaż pewnie nie, ponieważ... Nie, 215% obrażeń od broni, taki wybuch, 15 metrów, to jest naprawdę solidne, nie? Naprawdę solidnie to wygląda. Dobra, musimy znowu znaleźć taką podłużną platformę, wtedy będziemy mieli pewność, że idziemy we właściwym kierunku. Ja ile tam tego jest? Czekajcie, bo tu mi momentalnie życie spadło. Z miksturki skorzystałem. No, te konstrukty potrafią naprawdę ostro tymi truciznami walnąć. O właśnie, te wybuchy musimy robić. Kurde, ja zrobiłem ten jeden wybuch i tutaj wszystko padło, tak? No dobrze, no to jeśli tak, no to będziemy robić wybuchy, jak będzie duża liczba wrogów. O, jest podłużna platforma. Możliwe, że to. Patrzcie, wybuch? Nie, znaczy oto. I zginęli wszyscy. To naprawdę jest takie potężne? Czy to nie jest czasami przegięta zdolność? Cyk. I możemy się zregenerować później, jeżeli mamy pochłonięcie. Dobra, będziemy to stosować teraz. To naprawdę wygląda nieźle, patrzcie. Cyk! I zginęli. Nie możemy się zregenerować. A nawet się nie musimy regenerować, bo to... A nie, no to kosztuje 50 punktów esencji, okej. Goblin. A na goblina jak to zadziała? No prawie zginął. Znaczy nie, no prawie... Nie, dobra. Mało życia mu zjechałem. Klątwę to chyba nie ma sensu na niego rzucać. Dam radę go załatwić. Patrzcie, jak go przyblokowały te szkielety. Nie może uciec. Złowrogie nosiciele, zwiększymy sobie obrażenia solidnie, zwiększymy szansę na krytyka. Materiał. Mamy coś ciekawego w rękawiczkach takiego, z czego bym nie chciał zrezygnować? Nie, śmiało możemy zmieniać. Obrażenia wzrosły w tym momencie. Ale to masakra jest przecież, ta runa ostatnia do szkieletów. Wybuch szkieletów tak zwany. Tylko tak, musimy mieć esencję. Teraz nie mam. A teraz już mam. I wybuch. I regeneracja. I znowu możemy tego użyć. Kurczę. No tak to ja mogę grać w Diablo. I regeneracja. I wybuch. I regeneracja. Dobra, zobaczymy jak pójdzie z elitą, bo to już nie będzie takie proste pewnie. Lecimy klątwę. A, te pajączki się tak rozbiegają. Wybuchy. No nie no, na elitę to może aż takie dobre nie jest, te obrażenia są za słabe. Ale... Jak są te klony, to można je szybko zlikwidować, przynajmniej. I znowu wybuchy. Możemy sobie troszkę zregenerować. Znowu wybuchy. No z elitą już tak rajtowo nie jest. Użyjemy kolców tutaj raczej, żeby to dobić. Okej, jeszcze jakiś pajączek został. Zginął. Zginął. Rękawiczki słabsze teraz poleciały. Skrzynka. Wow, może coś fajnego dostaniemy. Sporo żółtych przedmiotów poleciało. To słabe.
To słabe, to słabe. Pierścionek fajny poleciał. Uwaga, uwaga. Nie mamy tej esencji. Kurczę. Dobra. Teraz wybuch szkieletów, ale teraz słabo zadziałał. Czy słabo, no zjechał im bardzo dużo zdrowia, ale nie zabił. I jeszcze raz, no teraz już dobrze. Teraz tak, szliśmy tym podłużnym korytarzem, nie wiem czy tu nie powinniśmy skręcić. No dobra, przejdę się jeszcze tutaj. Może to... nie. Pyk, wybuchy, masakra i skrzynka z legendą. Kiedy ja w końcu trafię na legendę ze skrzynki z legendą? Niedługo 50 level, zobaczcie. Zostanie nam 20 leveli tylko do zdobycia, czyli drugi akt zakończymy z tym. Z 50 levelem, tak równo wyjdzie, bo 51 chyba nie wpadnie, co? Chociaż może, ale chyba nie. Chyba nie wpadnie. Chyba, że jakąś studnię może jeszcze znajdziemy, drugą. Bo teraz jedziemy na studni cały czas, jeżeli chodzi o ten level. Pyk, pochłonięcie. Nie mogę tego zrobić. Kurczę, nie ma sensu. Dobra. Esencja. I jeszcze raz wybuch. Zregeneruję sobie trochę życia miksturką. No ten exp już tak bardzo szybko nie idzie tutaj. Znowu podłużny korytarz. Znowu idziemy dobrze. Znaczy korytarz, no ta platforma. Tak jest. Zgadzamy się, że i tu mamy regier cienia. Dostaliśmy pasek. Nawet niezły ten pasek. A pierścionek w ogóle przecież dostaliśmy. Szybkość ataku to akurat jakoś specjalnie ważna dla mnie nie jest. Zamienimy tu. To możemy zamienić. A to możemy dać jej. Spadły jej obrażenia. Ten drugi. Wzrosły prawie do 8000. No, goni mnie z obrażeniami cały czas, ale ja uciekam. Uciekam. Gdzie to będzie? Gdzie będzie wyjście? Tu jest wyjście. Idziemy do krainy cienia. Teraz. To będziemy level na pewno w tej krainie i zobaczymy, co nam dodadzą do walki z Zoltunem Kula. Jakie, z Zoltunem Kulem. Z Zoltunem Kula. Jakie umiejętności. Dużo cieni, one słabe są. Byle jaka obszarówka i je muci masowo, nie? I, ale zobaczcie, każdy cień tworzy zwłoki. Cień tworzy zwłoki, nie? No ta, no Diablo 3. Cień tworzy zwłoki. Jaka masakra wyszła. Tylko, że za cienie nie ma jakiegoś dużego ekstra, więc ten procent jakoś tam chyba tutaj tego poziomu nie zapewni, co? Wydaje mi się. No zobaczmy. No zobaczcie, tak bardzo mało wzrostu. Na cieniach to raczej się nie ekspi. A cienie zostawiają zwłoki. Teraz wyraźnie widać, jak dużo tych cieni chodzi, bo tak to się wydaje, że niewiele, trochę jakieś smugi takie się przemieszczają. A tu konkretnie widać. Po zwłokach. Okej. Okay. W ogóle pryszcz mi się taki to zrobił, kurde. Bardzo to widać w kamerce? Jak mi ten pryszcz urośnie, to nie będę nagrywać. Będziecie musieli poczekać, aż mi przeminie i wtedy wrócę do nagrywania. Dobra, robimy wybuchy. Zaczynam gadać głupoty. Ej, ja tu wyjść! Nie mogę. Dobra, mogę. Zaskoczyli mi. Widzimy klątwę w ogóle. A przecież miałem tę ucieczkę, ja tu też jestem taki zdezorientowany. Wiemy sobie to, już wszystko pod kontrolą. Znowu filakterium. Dużo tych filakteriów leci. Exp idzie wolno. Tutaj. Okej.
misję. Świat nie zniesie więcej twojej obecności. Obawiam się, że nie. Świat nie zwie, nie zniesie więcej twojej obecności. Obawiam się, że nie. Nasza postać ma podwójną osobowość i rozmawia sama ze sobą. Dominacja 45, 46 zabitych. No teraz poziom zdobędziemy. No tak, to można tu się przemieszczać. Poziom 50 jest. Ładnie. No dobra, zobaczmy co nam tutaj dojdzie. Kościane widmo. Przedostatnia runa. Niedokończone sprawy. Kościane widmo wybucha, zadając obrażenia od zimna równe 1250% obrażeń od broni wszystkim wrogom w promieniu 10 metrów od miejsca eksplozji. No 1250 bardzo dużo. 10 metrów może być. No fajne widmo wyjdzie. To widmo do tej pory było punktowe. Teraz się taką obszarówką stało. I pasywka. Pasywka, wchłonięcie życia. O, tego nie czytałem. Znaczy tej sentencji. Ci, którzy lękają się zmarłych, nie spędzili wśród nich wiele czasu. Według mnie za bardzo są godni zaufania. Są bardzo godni zaufania. Mistrz nekromancji Mechtan to powiedział. A tutaj, wchłonięcie życia. Zwiększa twoją regenerację życia o 10% za każdego przeciwnika znajdującego się w promieniu 20 metrów. No znowu do leczenia. Bardzo dużo zdolności leczących. Nasi wrogowie muszą zginąć, a my musimy przeżyć. Razem utrzymamy równowagę. Mówca śmierci Jurdan rzekł. Nie chcę tego. Zostaniemy przy tym. Idziemy dalej. Kto by się tam leczył na softcore? No, to tutaj. Gdzieś. O, jest studnia. To, ale nie, no nie wpadnie nam poziom. Niby gdzie tam? Przed Belialem? No niby tam przed Belialem jeszcze trochę walki będzie, ale żeby poziom zdobyć... Jakoś mi się to nie widzi. Chociaż może. Jeszcze zależy wiele od tego, jak długo tu będziemy chodzić. Tylko, że tutaj za mało expa wpada na tych cieniach też. No nie wydaje mi się, żebyśmy poziom jeszcze przed Brialem zdobyli. No raczej nie. No, tu już będzie końcówka chyba. Tak? Tak. Także będziemy go musieli zabić z tym, co teraz tutaj mamy. Wypróbujmy te szkielety nowe z tą eksplozją. Wow. Jeden, drugi. O, na bosie już wyzwijemy. Potrzebuję zwłok. Tutaj są. Dobra. Kątkę muszę rzucić. Ajdź, załączył osłonkę. Wyłącz osłonkę, cwaniak. Z widma wypuszczamy na niego. Okej, patrz, ten boss zginął. No i za dużo expa nie dostaliśmy. Oj, to nie tutaj jeszcze. A, no dobra, to tam gdzieś będzie. To gdzieś tutaj, tak jest. Tu będzie dwóch unikatowych wrogów. Rzucimy klątwy. Jesteśmy bardziej podobni do siebie niż sądzisz. Król wyśmiewa każdy. Bardziej podobni do siebie niż sądzisz. Ory. Nigdy nie przestaje gadać. Bawią go te drwiny. Nie dam się złapać. Dobra, będziemy napuszczać te widma tutaj. Już nie mogę się doczekać ciszy, która zapadnie, gdy bezpiecznie schowamy. Kurde, ciężko będzie z tym kulem, jak to pierze.
Ciężko będzie z tym kulem, chyba że zrobimy znowu jakąś lepszą broń. Mam nadzieję, że jakaś tam będzie do zrobienia, do wyboru fajna. O. Sam rozili mnie. Ale jednego zabiliśmy chyba już. No i drugiego też. Szkielety sobie fajnie poradziły. O, super broń! Bardzo fajna broń. Bardzo niski atak, znaczy szybkość ataku 0,9. Obrażenia ładnie rosną o 10%. Ale dla szkieletów więcej niż o 10%, bo te bazowe obrażenia w porównaniu do kostura są jeszcze dodatkowo o 10% większe. Bo szybkość ataku jest mniejsza, nie? O 10%. Dobra, weźmy to sobie. Nawet na upartego to moglibyśmy to życie przy trafieniu przerobić na slot, co? I włożyć rubin. Szkoda, że taki słabszy rubin mamy. Ale no zaraz będziemy kombinować. Moje zakwy są pełne. No to trudno. Jeszcze skoczymy na pewno do osady. Do Kaldeum. Otaczają cię zdrajcy. Ogarniemy się troszeczkę przed walką z kulem. Muszę wrócić. No nie musisz, ale się wrócimy. No ale fajna broń wpadła. No dobra, przetwórzmy to wszystko. Tu odzyskamy rubin. Będziemy mogli zrobić slot. No chyba, że coś ciekawego tu możemy wykonać. 47 level za mało. My też mamy 47, te buławę. 50 jest miecz. Ale 1,10. No tak mi się średnio podoba. 50 topór. No tutaj jeden atak na sekundę. Już lepiej. Spróbujmy zrobić. Zobaczmy, co wyjdzie tak z ciekawości. Słabsze. Ale nie ma inteligencji. Jeszcze raz. Znowu nie ma inteligencji. O, jest inteligencja. No i to jest fajne. I tutaj zrobimy slocik zamiast tej obszarówki. No. Tak będzie dobrze. Czyli tak. Podamy jej. 9000 ma. Tutaj sobie zrobimy jeszcze slocik. Gdzie jest mistyczka? Mam dziś nowy towar. Popatrz, na pewno ci się spodoba. Wykonaj. Pstryk. Zamiast tego. No, chyba, że witalność, bo ten rubin na tym etapie, no w sumie może to nie byłoby takie głupie z tą witalnością, zobaczcie. Bo ten rubin 15 obrażeń doda, jak ta broń ma 489. Już trzeba myśleć jednak o krytykach na tym etapie, żeby włożyć szmaragd. No chyba, że jakiś dużo lepszy rubin byśmy dorwali. Zostańmy przy tej wytrzymałości jednak. Będzie dobrze. Na kula trochę większa wytrzymałość się przyda. Bo mnie ostatnio widzieliście nieźle prali, no nie? Okej. Możemy sobie Ushena przetworzyć, te ametysty. No i w sumie to już chyba nie będą nam wypadać te zwykłe, no nie, już tylko te lepsze. Natomiast spadło masę nieszczęść, prawda? No to w sumie też nie. Tego nie potrzebuję. Dobra, zostawimy tak. To co, idziemy na kula chyba, nie? Tutaj wszystko wzięte. Broń mamy trochę lepszą. Wracamy. Wracamy go sklepać. Tylko zaraz, co ja tutaj mam? No, klątwa to... No, ciężko będzie też. Nic nie mam na niego. Te szkielety będą go bić, to dobrze. Będę biegać w kółko, szkielety go może zabiją w końcu. Idziemy. Nawet
tutaj przyspieszymy. Muszę klątwę na starcie rzucić. Tu, tu. Gdzie ten kul jest? Opuścimy duchy od razu. Zregeneruję sobie esencję. Opuścimy szkielety z obszaru. Jak to klepie? Dobra, mamy kulkę tam jakby coś, żebym się w nią nie wbił niepotrzebnie. To dopiero kiedy zajdzie taka potrzeba. Nie opuszczam. Mogę tego zrobić. Teraz, dobra, szkielety napuściłem. Trzeba uważać na tę trąbę powietrzną, bo na szybko życie zjeżdża. Jakieś takieś. Dobra, nie ma już w każdym razie tych jego przygotosów. Napuścimy widma. Jedno, drugie, trzecie. Klątwa działa. Kulka wpadła we mnie. Gdzie ten kul? A szkielety wiedziały, gdzie on jest. On niby zniknął, widzieliście, ale szkielety wbiły to miejsce. Znowu jakoś tak zginął szybko, tak? Widzieliście? Kurde, czy ja tutaj nie mam czasami gdzieś... Nie, szybkość ataku... Jakoś tak nie wiem. Miałem wrażenie, że mu dużo życia jeszcze zostało i nagle padł. No ale dobra. Taki Killing Strike z Path of Exile, nie? Dobra, tutaj coś ciekawego nam doszło, nie bardzo. Kula, no dobra. Kul załatwiony. Praktycznie szkielety go sprały. Może być. To co, idziemy na Beliala. No poziom, tak jak mówiłem, nie wpadnie tutaj nam już. Za mało tam tego będzie. Czyli tak, jeszcze będziemy zbierać tych mieszkańców wszystkich, bo tu Belial będzie atakować zaraz, tak? Jak to było? Nie, czekaj, co ja tutaj? Przecież... Ojejku, nie zabrałem tego kamienia. Ja to jestem koleś jednak. Ach, się tutaj zagadałem i w ogóle. Ej, ale jak tam teraz wrócić tutaj? No. Przecież trzeba kamień zabrać. Tak. Mamy kamień. Ja tak się dziwię, tam wpadam do tego kaldeum, wszystko w porządku, Belial nie atakuje miasta, co się dzieje w ogóle, takie confused w oczach. To kamienia nie wzięliśmy. No, teraz tak. Teraz wszystko dobrze. Nawet sporo tego expa wpadło. Może jednak jeszcze zdobędziemy ten poziom? No, okazuje się, że nagroda za zabicie kula po tych wszystkich gadkach jest naprawdę solidna. Jakoś wcześniej nigdy na to nie zwracałem uwagi. No, teraz Belial atakuje miasto, wszystko w porządku, wszyscy się cieszą. No, tu takie fajne z góry spadają. Pozbierajmy tutaj tych ludzi. Sprowadź ich do kanału. Lea mówiła prawdę. Musimy ocalić ilu tylko się da. Ocalić ilu tylko się da, czyli wszystkich. Uciekajcie, bo tu zaraz coś spadnie. Na głowę, na stopę wam. Chodźcie wszyscy. Dobra, tutaj ich mamy. Jeszcze górę załatwimy. Wysyłać te widma, one tutaj masowo wszystko rozwalą. Obawiam się, że nie. Jak to nie? Wszystko rozwalą. Ale mi się podoba ten tekst. Jeszcze jak to się tak stajminguje fajnie. Myślę, że tu wszystko rozwalą. Obawiam się, że nie. No tak. No tam zostawiłem kogoś. Ale on powinien przyjść. Coś tam go przyblokowało, biją go. Obawiam się, że nie. Biją go tam! Obawiam się, że nie. No teraz to nie. Szybciej! Będziemy was chronić! Szybko, to brawo! Nie mamy czasu do stracenia! Ale dobra, spokojnie, mamy dużo czasu jeszcze. Jak nie mamy czasu do stracenia? Mamy jeszcze 6 minut prawie nagrywania. O, tutaj został ktoś, jak to tam. Leo, teraz! Użyj!
Lea tutaj rozdupcyła bramę normalnie. Moce piekielne ci nie pomogą. No, myślicie, że będzie jakiś wielki problem z tym Belialem? Czy nie będzie? Dobra, tu jest ten Kamil cały. Iluzja tego czarodzieja blokuje nam drogę. Jaka tam iluzja? Obawiam się, że nie. To wszystko weźmiemy. Trzeba zabić tego gościa, przecież to jest z tym problem. Obawiam się, że nie. Padł. O! Szansa na krytyka większa. Co my tutaj mieliśmy? Fizyczne, tak? No, szkielety mają trucizn. Dobra, weźmy to. Zresztą, jaka tu jest regeneracja duża? Na sekundę. 526. No nawet. Nie, wiecie co? Ja zostanę przy tym jednak. Niech to będzie. Ze względu po pierwsze na regenerację, a po drugie te obrażenia fizyczne. Bo pewnie będziemy z tej nowy go prać też. Dobra, idziemy. No, ten poziom mógłby jeszcze wpaść. Czy tam elita na końcu była? Była jakaś, nie? Ale nie, no nie wpadnie, no nie wpadnie poziom. O, jest elita. Widzę, widzę nieprzyjaciela, widzę. Jestem ślepy. Dobra, ten leży. Jaka zbroja potężna, widzieliście to? Czy potężna? No fajnie, żebyśmy do niej coś włożyli. Szkoda, że nie mam topazu, jak zwykle. Na pewno włożymy diament. No i co? Ametyst muszę włożyć. No, defensywa ładnie wzrosła. Ofensywa też troszkę rośnie. Jest nieźle. Tuż przed Belialem dostaliśmy taką zbroję. No, w sumie dużo nie zabrakło do poziomu. A jeszcze będziemy walczyć tutaj coś, nie? Tylko, że będziemy walczyć i później nie będziemy mogli chyba tych skilli sprawdzić, zmienić, bo od razu Belial się pojawi, a podczas fazy walki nie można tam nic zmieniać. Więc nawet jak tam wpadnie level teraz na tych przydupasach, to chyba nic nie zdążymy zrobić. Znaczy można by na szybko tam zdążyć to przestawić, ale wiecie, ja to muszę sobie przeczytać. Co... Na pałę nie będę tego zmieniać, tak? Na te nowe zdolności. No właśnie, tu jeszcze będzie walka przecież. Kulka z życiem. Możemy ją sobie zostawić. Przyda się na Beliala. Dużo zwłok mam, nie? Dobra, 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 głupoty gadasz. Jedziemy z tobą. Obawiam się, że... Jedziemy z tobą. Obawiam się, że... Kolce mu w dupsko wsadzi. Dobrze, że nie mamy takiego wielkiego zasięgu podnoszenia kuli zdrowia, bo już bym ją zgarnął. Jeszcze tu idę. Zużyję miksturkę. Ona się tu będzie już odnawiać pomału. Jakby co, to mamy te kulki. Ej, tu kulka nam jedna znikła. No. A klątwa działa na Beliala? Ej, te kulki znikają przecież. Skoro znikają, to może weźmy sobie już jedną. I drugą.
wiem, czy ta klątwa działa na niego, bo to nie widać tam za bardzo. Trochę mnie tutaj smernął. A to trzeba uważać. Kiedyś to to była rzeźnia z tymi plamami, jak on tutaj robił. Ciężko było to... Dobra, teraz też było ciężko, bo się wpakowałem w takie miejsce, że ciężko mi było wyjść. Ale jeszcze jedna faza chyba będzie z tymi plamami, co? Aż tak szybko tego nie zabiję. Fajnie, żeby ta miksturka mi się zregenerowała, zanim ta faza będzie, ale chyba nie zdążę. Zdążyłem. Będzie miksturka, to już. Padł. Nawet nie zdążył tej drugiej fazy zrobić z plamami. Dostaniemy legendę, już widzę gwiazdkę na mapie. Topór, no jednoręczny, lipa. Ale to nic, jest tarcza, to słabe, to słabe. Kościane widmo, 11%, no to może nawet lepsze będzie. To słabe, to słabe. Nic takiego ciekawego, to możemy zmienić. Kościane widmo, czasami z tego korzystamy. Wytrzymałość ładnie rośnie. Regeneracja wzrośnie. Niech będzie. A ten toporek, no to jednoręczny. To tak nie bardzo, co? Rozdzieracz to jest. Krwawienie załącza na wrogu. Dużo doświadczenia za zabicie potwora. Znaczy dużo, już na tym etapie 87 to może nie aż tak dużo. Chyba, że zabijamy chmary takich słabych istot, to wtedy to 87 ładnie punktuje ich. No dobra, no to w ten sposób, jakby nie patrzeć, zakończyliśmy akt drugi. Nawet się nieźle w tym czasie zmieściliśmy, można by rzec. Dobra, dobra, tutaj trzeba to zakończyć jakoś już. No poziom nie wpadł. Wpadnie nam w następnym odcinku, chyba że jeszcze za coś dostaniemy expa, ale chyba nie. Zaraz będzie jakaś ważna rozmowa teraz w mieście, taka ekspowana od Teraela, zobaczymy. A jest, no dobra, to jeszcze sobie obadamy poziom. Jest. Ło, rękawiczki, jaki bonus do wytrzymałości. I regeneracja ładna też. No weźmy, no. Obrażenia mi ogólnie spadły po tych dwóch wymianach ostatnich. Ale dostaliśmy poziom, może jeszcze jakąś lepszą broń zrobimy. A to już może w następnym odcinku sprawdzimy broń, czy mogę zrobić. A tutaj sobie obadamy jeszcze skille. Wyssanie krwi, przedostatnia runa. Jeśli twoje zdrowie jest pełne, ilość zdobywanej esencji wzrasta do 20 punktów. No, 20 punktów. Tylko wiecie, 20 punktów to ja bym wolał sobie tym brać. Tu jest 20, tutaj są 24 punkty. To niby leczy, nie? Ale... To niby leczy, ale to 20 punktów dostajemy, jak mamy full zdrowia, czyli wtedy mnie już nie leczy. Czyli takie sytuacyjnie, no, czasami leczy, jak mam mniej zdrowia, jak mam full zdrowia, to niby więcej esencji dostajemy. No okej, no może być fajne w niektórych sytuacjach, ale chyba bym wolał kolce. Tak czy siak bierzemy to na razie, zgodnie z naszą zasadą, dostaliśmy to, bierzemy. Rozkazywanie golemowi, krwawy golem. Ostatni był ognisty w Diablo 2, tutaj krwawy jest. Ktoś tam pisał właśnie, że mięsny golem to tak jak krwawy golem z Diablo 2. No krwawy jest właśnie osobno, nie? Dobra, krwawy, zobaczymy. Golem poświęca się, przywracając ci 25% twojego zdrowia, a następnie rekonstruuje się we wskazanym miejscu. Podczas rekonstrukcji golema żylaste pędy ranią pobliskich przeciwników, zadając im obrażenia fizyczne równe 450% obrażeń od broni. Czyli leczy, jeszcze jakieś pędy będą obrażenia tutaj zadawać. Jak on w ogóle wygląda, ten golem? No taki... Teraz to przypomina bardziej takiego flash golema, nie? No taki golem, zobaczcie. To co, zwijamy się do aktu trzeciego. Daj mi znać. Filmik to sobie pominiemy.
I tutaj proszę ja was. Zakończymy odcinek, co? Bo się nam troszeczkę przedłużyło. O, tutaj zakończymy. Tutaj dzienniki Lei będą, ale to nie będziemy raczej po to przychodzić. W Kaldeum też tam były te dzienniki Lei, nawet stosunkowo blisko, ale ich jakoś tak nie zahaczałem. Ktoś musi rozpalić ognie sygnałowe. No dobra. Czyli w następnym odcinku jedziemy już akt trzeci, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.